Siema mordy i wariaty! Znajdujemy się nad pięknym jeziorem na śląskich Mazurach. Jezioro się nazywa Maroko. To ma wspólnego z Marokiem? Nie wiem. Ale generalnie jest fajnie, tylko trochę piździ. Idziemy dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest fajnego. Ponownie, obszedłem właśnie piękne jeziorko, czyli jezioro zostało przeze mnie okrążone. Chwilę przerwy sobie muszę zrobić, bo mnie gitara już zaczyna ciążyć pomalutku. Desperados bez gitary, jak żołnierz bez karabinu, ale od razu się czuję lżejszy. Mamy tutaj mapę. Co to za mapa? Mapa tras rowerowych. Rowerów to jakoś nie widać, pedałów też nie, ale może to i dobrze. Ścieżkami rowerowymi się nie chodzi, to wiecie chyba, drogie dzieci. Dziękuję. Witam ponownie. Znajdujemy się przy katowickiej żyrafie. Co to ma wspólnego z żyrafą, nie do końca wiem. Aczkolwiek jest to cudowne, postmodernistyczne, diabli wiedzą co. Znajdujemy się w Parku Śląskim. Z jednej strony jest żyrafa, z drugiej strony brama ogrodu zoologicznego. Nie wiem, chce nam się tam iść? Mnie nie. Jestem dzisiaj zbyt leniwy. Idziemy w stronę ogrodu zoologicznego. Nie do końca jeszcze wiem, co mnie tam czeka. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się tam dostać, ale gdyby się udało, to na pewno będzie to przeżycie dużo przyjemniejsze niż obcowanie z ludźmi. Park Śląski wczesną zimą jest wyjątkowo piękny. A coż to tutaj takiego? Pomnik trzech fok. Chyba trzech fok. Wygląda jak pomnik trzech fallusów, ale ja tam się nie znam. Nie jest to wcale takie brzydkie, aczkolwiek przydałoby się kapkę renowacji. Idźmy dalej. Park Śląski. Miejsce, które z reguły tętni życiem. Specjalnie wziąłem gitarę, żeby cokolwiek dorobić, zarobić jakiś grosz. Tu żywej duszy. Co tutaj się dzieje? Wymarło miasto, czy... To nie jest wcale tak tragicznie zimno. Mamy za... Zaraz, sekunda. Mamy 3 stopnie powyżej zera. Tu powinny być tłumy. No ludzie się tu powinny, dziewczyny leżeć w bikini i się normalnie opalać. Ciepło jest, fajnie jest, elegancko jest. Co jest? Znajdujemy się przy misiu. To jest, proszę Państwa, miś na miarę naszych możliwości. Doskonale odzwierciedlający stan polskiego państwa. Wykonany prawdopodobnie z błota, otoczony drutem. Diabli wiedzą, jaka roślinność tutaj z niego wyrasta. Jaki kraj, taki miś. Zwiedzania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ciąg dalszy. Co prawda zwiedzamy z zewnątrz, bo szkoda nam było kasy na wstęp, ale powiem Państwu, że zwierzątka, które tutaj widzimy, mają lepszy żywot niż nie jeden obywatel Rzeczypospolitej. Jedzą sobie trawkę,
chodzą sobie spokojnie, nie muszą pracować, nie muszą się niczym martwić, a ludzie co? No jak widać. Idziemy dalej. Znajdujemy się teraz przy postmodernistycznej rzeźbie komara. Według tabliczki jest to rzeźba mefedrona. Chyba robiona po mefedronie. Ale ja tam się nie znam, ja tu tylko sprzątam. Podczas spaceru pięknym, aczkolwiek opustoszałym Parkiem Śląskim natknęliśmy się na kolejny pomnik. Według tabliczki wyglądającej jak znamionowa na sprzęcie elektronicznym jest to pomnik Mariana Wnuka i górników. Natomiast według mnie jest to pomnik dwóch alkoholików trzymających w rękach butelki wódki. Ich ciała są już zniszczone od długoletniego picia. Twarze wykrzywione. Nie mam bladego pojęcia, co robi pomnik alkoholików w tak urokliwym miejscu. Jesteśmy przy wejściu do Śląskiego Wesołego Miasteczka. Nie wiedzieć czemu jakiś czas temu Śląskie Wesołe Miasteczko zostało przemianowane na legendę. Nie wiem, czy ma to związek z legendarnie wysokimi cenami. Nie wiem, choć się domyślam. Prawdopodobnie tak. Wróciliśmy do cywilizacji. Jesteśmy pod centrum handlowym Silesia City Center. Nie zamierzałem wchodzić, bo komercja to jest coś, co mnie obrzydza, ale zimno jak diabli i trzeba by się ogrzać. Jak się ogrzeje, będzie niespodzianka, ale to jak będziecie grzeczni. Weź no, to pokaż, no, to tam, o widzisz? Idę przez Katowice, Kevin, włączam Polsat, Kevin, no za chwilę się będę bał lodówkę otworzyć, bo Kevina tam zobaczę.
Teraz zgodnie z obietnicą niespodzianka. Uprzedzam jednak, że nie będę śpiewał, bo YouTube by to ocenzurował. Ta niespodzianka będzie dużo lepsza. Będzie ze mną wokalista. I w taki oto sposób dotarliśmy do ostatniego punktu programu, bez którego wycieczka po Katowicach nie mogłaby się odbyć. Niestety jest to ostatni, tak jak mówię, punkt programu, dlatego że no... Zaraz będzie ciemno. Zamknij się! Ostatni punkt programu. Drodzy Państwo, katowicki spodek. Dawno, dawno temu wylądowali tu kosmici i tak już zostali. I tak powstały Katowice. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Fajny ten spodek, taki wysoki gość.